No. Jest pan pierwszym, który zagrał na żywo w programie I Want to Believe. Sama, no, na dochodzenie do... I Want to Believe, czyli rozmowy niewyreżyserowane naszym i państwa gościem jest jeden z naj... Nie, jak to jeden? Jeden. Najsławniejszy trębacz wśród restauratorów i najsławniejszy restaurator wśród trębaczy. Tadeusz Pacan, witamy gorąco i serdecznie. Witam serdecznie. Panie Tadeuszu, spotykamy się nie bez kozery, no bo tak, muzyk, restaurator, czyli osoba strasznie przez COVID poszkodowana. No w każdej formie pan obecny. Największe branże poszkodowane. Jeszcze na statku pan pływał gdzieś z tą restauracją, to by były trzy najbardziej poszkodowane branże. Pandemia, bo dla mnie to takie słowo bardzo takie groźne, pandemia, bo nie wiem, co to jest w ogóle pandemia. Ale nie wiem, czy ja to odczuwam, czy nie. No może odczułem o tyle, że przytyłem 6 kg. Ale to staram się już to zrzucać. Nie. Restauracja. Na początku miałem do tego jakieś rzeczywiście trochę stresu, nie wiadomo było co ze sobą zrobić, jak się zachować, co dalej, bo jest zamknięto wszystko. Chociaż zostawiono muzykę, no to nie byłoby takiego problemu. No tak, ani nie można grać, ani nie można nic zrobić, ani żadnych spotkań, ani jakichś koncertów. I to był największy ból, że nagle od pół roku tego zabrakło, no praktycznie to już jest rok czasu, jak od zeszłego roku. I to jest największy jakiś mankament. A artyści wchodzą teraz w jakieś różne online'owe koncerty, projekty takie w internecie? Tak, tylko to się gra bez widowni, to nie ma po prostu tego przepływu energii. Tej energii, którą się czuje z widzem, bo ja nawet jak grając gdzieś jakieś wesele, to czy pytają, to może taki repertuar, wie, że nie da się ustalić repertuarem na weselny. Repertuar po prostu zaczynamy grać, widzimy co goście, jaką muzyki, jaki rodzaj muzyki lubią. Co najbardziej lubią tańczyć. Na parkiet. I musimy się dostosować do tych gości, nie możemy własnej muzyki grać. A zazwyczaj jest to disco polo, nie? No zazwyczaj nie, no mówią teraz, no, jeszcze czasami na weselu, że nie grajcie disco polo, no, że, no raczej żeby unikać tego, tak, no ale to jest tak gdzieś do 11. No, później się okazuje, że młodzi znają wszystkie teksty. Tak, nikt nie słucha disco polo, ale wszystkie mają. Majteczki, kropeczki. Tak, no akurat to się nie gra, bo teraz są hity już. Czyli do 11 znają kult, a od 11 a później idzie wszystko na żywioł. Tak. Ale to jest znakomita atmosfera kult. I wszyscy to lubią. Ile u pana trwała edukacja? Ile, od kiedy pan z trąbką chodzi za pazuchą? No od 7 klasy podstawówki. Ile, ponad 50 lat, tak? 52 lata. Za pazuchą to ciężko, bo my tutaj mamy sprzęt, który włada pan Tadeusz, to jest trąbka, to jest bach, tak? To jest bach. Ciężko ją za pazuchą schować. Znaczy to jest taka może niezbyt ładna trąbka. Czemu niezbyt ładna? No dlatego, że to... Ma swoje lata? Znaczy ma swoje lata i to jest pierwsza z trąbek. Znaczy tą trąbkę przestali produkować już... To mogę odłożyć? 65 lat temu przestali ją produkować. To jest Old Ambassador. Na tych trąbkach grały jeszcze Davis, Clark, Freddie Hubbard. Są to ostatnie modele trąbki, która jest bardzo lekko gra, a przede wszystkim jest ręcznie kuta robiona. Ulubiona melodia. Widzimy, że jest piękna. Chcemy usłyszeć. Ulubiona melodia na trąbkę. Znaczy ulubiona, ja... Tylko, że wabank bardzo fajnie brzmi, jak jest podkład do tego muzycznego, bo trąbka nie jest instrumentem harmonicznym. Trąbka jest instrumentem jakby solowym i jak ma ten podkład fortepianowy, dopiero się to wszystko skupia razem i zaczyna to fajnie brzmieć. No. Ale proszę nie grać tej pogrzebowej, tak, co się czuje. Nie, no są takie ulubione. Bo to akurat sami pięknie, zawsze sentymentalnie i no co, na pewno wszyscy tam hejnał z tej znają krakowski, no to, ale to nie jest mój akurat ulubiony, chociaż zawsze mnie
śmieszył, jak byłem nawet młodszy. Żeśmy czekali, czy się trębacz pomyli, czy nie. Ja było zimno. Skuć baba dziada, cieszyliśmy, albo że mi robili zakłady. Walnie kiksa, bo bardzo łatwo na trąbce zagrać kiksa. Wystarczy moment i się przesunie. I na przykład zmarznięte usta, prawda? Zgadza się. No. Jest fatalnie gra na mrozie. Tragicznie. Jedno, że trąbka nie stroi, bo to jest zimno wszystko. I żeśmy czekali. No, może takim utworem jakby, który mam jakiś sentyment, to jest taki fajny utwór. Grał to Chick Mangione, taki Meksykanin, do tej pory jakoś znany i taki podziwiany wśród jazzmenów jako trębacze. Grał taki fajny taki motyw w filmie Dzieci Sancheza. To było, nie wiem, Pierze pod żelazną gardą. To był stary film, bo to chyba z 30 lat temu, ale tam jest taki motyw, który można. Bo później ten motyw grał i na swojej płycie gdzieś tam wrzucił i Davis, że można bardzo go różnie interpretować. Bo tu się pokazuje, czy można go zagrać na luzie klasycznie, czy można tam gdzieś od siebie coś tam jeszcze pozakładać, coś. Nie? A jest gdzieś nostalgiczny, bo to zagra najwyżej kawałek. Ja będę umiał go. Przed kamerami jest tak łatwo. No, tu nawet trzeba ustnik sobie dopasować. Jestem pierwszym, który zagrał na żywo w programie I Want to Believe. Historyczne wydarzenie. Źle mi się gra, bo trochę mam tremę. No przed kamerami. Tyle taki język. Zawsze tak trzeba trzymać bardzo mocno, widzę, tak się trzeba zaprzeć tutaj jednym paluszkiem. No bo tu trzeba mieć. No bo ty też, jakbyś tak poruszał, to ty też chce chodzić. A teraz na pewno ciekawi wiele osób, jak się wydobywa ten dźwięk, skoro są tylko trzy klawisze, a przecież tych nutek mamy na pięciu linii dużo więcej, prawda? I tych z tej skali. Teraz znaczy, jak to się robi? Dźwięk sam wydobywa się tu przez zamknięty słup powietrza i po prostu pobudza się jakby w słup powietrza w drganiu. Gdzie robi się tak jakby w fizyce amplituda taka drgań i po prostu dalej to trzeba już ten dźwięk to utrzymać na ustniku. Coś takiego. To tylko są jakby pomocnicze do tego. Pracujemy cały czas przeponą. Przeponą i ustami. Zagram taką wersję, jak grali jeszcze przed tym po wojnie, bo to grali trębacze gdzieś tam, czy z Dentej, czy coś, którzy nie byli zawodowymi trębaczami, no i czasami mieli problem, dlatego żeśmy tak czekali, kiedy się pomylą, że grali czy. A skąd ulubiony jazz przez pana? No bo jazz pan propaguje od wielu lat w swoim klubie muzycznym, zaprasza najlepszych jazzmenów
grywał pan w jazzowych zespołach i dlaczego akurat jazz? Znaczy jazz jest taką muzyką, na którą wiem, że po prostu większość ludzi nie rozumie jazzu, bo jazz jest najbardziej jakby taką muzyką, może nie skomplikowaną, ale bardziej najbardziej twórczą, jeżeli chodzi o harmonię, brzmienie i tak dalej. No wszystkim się jazz kojarzy z tak zwanym ciężkim brzmieniem, że wymagającym jest to dobrego ucha. Improwizacja, że jest niezrozumiała. Improwizacja polega na tym, że jest temat w jazzie, fajny temacik, to, a dalej po prostu ta improwizacja polega, że muzyk daje od siebie po prostu, jak jest on to czuje, że po prostu może sobie ten temat przerabiać, jak po prostu, żeby dalej później w końcu to wszystko wraca, znowu się to powtarza. Poza tym, no ja miałem okazję, jak mieszkałem w Akademiku, to wtedy powstał Wydział Rozrywkowy i tam byli w tym czasie była najlepsi muzycy z całej Polski. No to przy tym Wydziale Rozrywkowym no to była praktycznie jakby śmietanka tych muzyków z całej Polski jazzowej. No to i Śmietana, przecież, który był znakomity, który już nie żyje. Adzik Sendecki, który ekstra, bo Jasiu Cichy. No to była Piotrek Prońko, Renata Danel, to była naprawdę elita muzyczna, którzy w tej chwili pospieszalscy i tak dalej, to oni w tej chwili wszystko gdzieś tam wyjechało, jest na zachodzie, porobili kariery, chociaż nie do końca. No i po prostu codziennie w Akademiku przede wszystkim były wieczory jazzowe. Mm-hmm. No. Jak się nie grało jazzu, to się było tam jakieś małe hierarchii. No to w tamtych czasach jak się miał stypendium gdzieś tam 500 zł, 550, a Akademii kosztował 700, no to nie było wcale dużo, no to trzeba było zagrać jakieś wesele, jakiś dancing, jakiś pogrzeb, żeby mieć na życie, no bo 550 zł to stołówka kosztowała. No ale z perspektywy chyba lepiej być artystą w tych czasach wolnej Polski niż artystą w PRL-u, nie? Bo w PRL-u jak się tam gdzieś człowiek zaczepił, to jednak były oficjalne państwowe pensje, tak jak się słyszy. Ile? Znaczy nie wszędzie, nie? Bo były państwowe pensje, no to były tam u Miliana, no myśmy tam zarabiali powiedzmy 6 tysięcy złotych. No to mój tata zarabiał 3,5 tysiące, no to było nieźle, no ale z kolei za każdy festiwal dostawaliśmy, na przykład za Opole czy za Sopot dostawaliśmy 35 tysięcy. To było bardzo dużo pieniędzy, no a taksówka kosztowała 40 zł z Katowic. No. Do Opola? Z Katowic do Zawiercia. Aha, kiedyś jeździło. Z Katowic do Zawiercia taksówką. No. Takie to życie było. Także, że tych pieniędzy, a oprócz tego, że u Miliana się grał, to jak wspomniałem wszystko, też się grałem na 7-8 etatów. Graliśmy w Teatrze Rozrywki, grał się w Estradzie, grał się różne koncerty ze Słonecznymi, był też taki zespół harcerski, to im się nagrywało jakieś tam muzykę. Ja nigdy nie narzekałem na brak pieniędzy, dlatego że myśmy bardzo dużo zarabiali, że oprócz tego, że w Estradzie, gdzie no, grało się gdzieś tam w kilku miejscach. I tych pieniędzy czasami wpływało na tamte czasy, co ja mogę powiedzieć, zarabiałem gdzieś tam powiedzmy 5 tysięcy miesięcznie, a praka kosztowała 1050 zł. To były takie relacje. To czym pan jeździł w tych czasach takich najlepszych? Taksówkami albo pociągiem. Nie było żadnego jakiegoś... Wszędzie nas wozili. Nie, ja miałem w Warszawie... Amerykański jakiś wóz. Tak. Na Placco della Fiori nie zajechał mi La Fiori, panie Donuszu? Nie, w tamtych czasach to nie było takie proste sobie przywieźć samochód. No można było sobie kupić gdzieś tam za granicą, no to były problemy, z kolei go to przywieźć. Albo chociaż Golfa jakiegoś... Golfu to jeszcze nie było. Ale były Brabanta te... Może, nie, już były te Passaty, już takie te, jak cygara Ala. Tam sobie kolega przywiózł, no ale to można było kupić w granicach na 10-12-letni taki już bo nowych samochodów się nie opłacało w ogóle, bo się zapłaciło tyle tego podatku, to wszystko, że nie było sensu. No. Paweł, ty o samochodach, o dziewczynach, czy nam się kojarzy, czy nam się kojarzy najwięksi muzycy, z rzeszą fanek, jak to jest, rzucały te majtki i staniki na scenę, żeby się z panem Tadeuszem spotkać? No ze mną to raczej nie, ja nie byłem taką gwiazdą, ja raczej zawsze w orkiestra, zawsze z tyłu, zawsze coś tam przy okazji. Zawsze na początku, jak się nie załapałem na artystę, to coś tam miało, mieliśmy zawsze. No ale to było rzeczywiście, bo dla nich to było, ja pamiętam taką sytuację,
graliśmy w Sopocie z Milianem i później jeździliśmy w takim programie, też ten Marco Antonelli wtedy był z nami. Wygrał trzecie miejsce, zajął chyba w Sopocie z Alinką Benedykt. Też śpiewali Frontiera o granicy, taki w duecie, bardzo fajny utwór. I później zawsze był po Sopocie, były tak zwane Echa Sopotu. Graliśmy z tym programem. Jeździliście do Mielca, Przemyśla, tam gdzieś, no po całej Polsce. I w Nowej Soli graliśmy koncert, no to jak Milian przyjeżdżał do Nowej Soli, no to było święto, to było wydarzenie, bo to orkiestra znana, jedna, że będziemy zawsze mieli program raz w miesiącu w telewizji leciał, to jeszcze Woźniak to robił, on był taki długo reżyser Grzeszewski, Woźniak, bo później Śpi z Brudkę nakręcił Grzeszewski, no to byli tacy znani. A też my właśnie na takich koncertach i pamiętam na tej Stalowej Woli grałem oczywiście tych dziewczyn, to wszystko, no bo do kapela, no bo zresztą byliśmy młodzi wtedy, no wszyscy, bo nowa orkiestra po 23-4 lata, do tego przystojni w miarę. Milian nie miał niezwykle utalentowany, no, w miarę, no tak, przystojni. Wiadomo, jak to rano próba, no wieczorem mamy grać, no ale to gdzieś tam zawsze, no kurde, z nudów człowiek, no co tam robić w tym Domu Kultury, no do knajpy iść, ani nic, no w Domu Kultury tylko była kawiarnia i była tylko herbata. Jakieś te ciastka petity, kurde, po 2 złote, nic do jedzenia, no to tam jakieś ciziu się tak kręci, kurde, na z tyłu, na zapleczu, mówię, no to kurde, no teraz mamy przerwę, to daliśmy mu coś 30 zł, czy wiesz, żeby skoczył, 2 flaszki kupił, no to wiesz, no, napiłem się tam, pomalę, to się nie zaszkodzi, by się lepiej grało, to muzycy mówią, zażyjemy trochę talentu, talentu na przewidzinę. Goście, no, czasami się zdarzyło, żeśmy dali i goście nie trochę, ale już nie wrócił. Już nie wrócił. A ten oczywiście nam przyniósł, kurde, 2 flaszki i tam resztę dał. Takie wdzięczności, wiesz. Mówię, jeszcze to... cię 2 dziewczyny przyprowadzi. No, nie, dokładnie. Mówię, to może pan z nami napije za to, że Watek. Nie, ja nie mogę, bo ja tu jestem dyrektorem. 3 synów, 3 muzyków. No tak, proszę się teraz chwalić, jak się tworzy artystów. Bo niedługo to cała orkiestra będzie. Bo tutaj słuchają nas rodzice i mówią, kurczę, by było fajnie, jak gdyby ten mój syn czy córka zrobiła karierę w świecie muzyki. Więc, a wszyscy pana synowie karierę mają bogatą. No, zgadza się. Młodzi ludzie. Zgadza się, dlatego ja mam taką radę dla rodziców. Nawet jak dziecko nie ma jakiejś zdolności, a ma ochotę, to należy z nim trochę popracować i ci go dać do ogniska, niech ono sobie zobaczy, nie musi być zawodowym muzykiem, ale to zainteresowanie gdzieś tam później zawsze zostanie na przyszłość, bo muzyka to jest fajna sprawa, to jest rodzaj czegoś, co nam daje właśnie takie poczucia, nie musimy się tym za bardzo gdzieś, czy umieć, czy znakomicie grać, ale już nawet porozmawiać o tej muzyce, samo zainteresowanie, skąd się wzięła ta muzyka, kto gra tą muzykę, jaki rodzaj tej muzyki, to już jest to istotne, a dzieciom no, trzeba pomóc, tak samo jak uważam, że może trochę talentu, czy gdzieś tam jak u mnie się wychowali w tym środowisku muzycznym, bo ja całe życie słyszeli tą trąbkę, grałem od urodzenia, nawet jak Krzysiek nie chciał jeść, miał 2 latka. To tatuś grał. To mu grałem, to otwierał buzię i jakoś tam... No właśnie. A myślę, że no dobrze, bo jak nie zjesz, to tatuś zacznie grać. Nie, to się dziwi. Także musiałem ich trochę też pilnować, a przede wszystkim no, systematycznie jeździłem z nimi od pierwszej klasy podstawówki. Każdy z nich już jeździł 2 razy w tygodniu do Częstowy na zajęcia, to jest takie muzykalnienie. Później dochodziło kształcenie, a przede wszystkim instrument, który nie wybiera się od pierwszej klasy, tylko się jest tak jakby głównym instrumentem fortepian. Fortepian jest instrumentem harmonicznym, dzięki którym się poznaje i harmonię, i akordy, i się słyszy tą przestrzeń taką muzyczną, bo na przykład na trąbce słychać ten jeden dźwięk. Na fortepianie są to akordy porozkładane, jest tych oktaw, każda oktawa brzmi inaczej. Czasami mnie ktoś pyta i mówi, że jestem na pewno dumny. No jestem dumny, ale ja nie potrafię tego pokazywać, że ja wiem, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje samozaparcia, żeby do czegoś dojść. Dobra, to no. Pierwszy solista NOSPR. Bartek najmłodszy, który gra jedyny klasykę, tak, który powygrywał kilka festiwali, konkursy w Polsce. Co roku jest taki konkurs na klarnecistów z całej Polski. Wygrał 2 razy ten konkurs jako najlepszy klarnecista. Był na festiwalu, na konkursie w Porto, też zajął 3. miejsce, w Sewilli, w Paryżu.
zawsze gdzieś tam dostawał nagrodę. Czyli światowy poziom. Polska orkiestra, na, tak? Na świecie przede wszystkim, jedna z lepszych na świecie orkiestra. Bo są wiadomo, że są lepsze, ale ta jest taka jakby czołówka. I to gdzieś tam procentowało, że później jak skończył studia, akurat było przesłanie do NOSPR-u, bo 20 kandydatów, no to już są kandydaci na jedno miejsce na klarnę, no to już kandydaci z Niemiec, gdzieś tam był Szwajcar, jeden, to najlepsi muzycy się zjeżdżają wtedy. No. No i Bartek dostał jakieś najwięcej punktów, może dlatego, że podszedł do tego na luzie. Niby była to spięty, że musi się dostać, bo już gdzieś tam miał jakąś tą pozycję, już grał Pendereckiego po prostu w orkiestrze. Kolejny syn. Krzychu, tej średni, skończył szkołę i studia na kontrabasie, wydział też rozrywkowy, bo bardziej kończył klasykę. No, w tej chwili gra z Dudziakową, no to jest też taka gwiazda. Taka sobie. W naszym środowisku muzycznym, no powiedzmy. Regionalnego formatu, taka powiedzmy sobie. Ona tam na świecie to tak. Zapytasz na świecie, po prostu to tak, musiałbym, co trzeci tylko zna. Musiałbym się zastanawiać, z jakimi muzykami nie grał. Zresztą w rankingu w jednym roku do zdobycia. Ale też duża rozpiętość, prawda? Od trąbki do kontrabasu przez ten klarnet. No, zdobył tam gdzieś na rankingu, był w jazzie, tam przez forum jest ranking najlepszych basistów, miał w jednym roku trzecie miejsce. Wydał drugą płytę w tym roku, znaczy w zeszłym bardzo fajnie, to spróbuję zrobić tą promocję w klubie, zapraszam was. No ja jestem pomaleńko. Gra w bardzo wielu ludźmi, muzykami, praktycznie wszystkimi, także, że... I z typową skromnością mówi o trzech wirtuozach polskiej muzyki, prawda? Tadeusz Pacan, wirtuoz trąbki, mówi o swoich synach, jakby to było takie, no... zwyczajne, no to chłopaki grają, ten jest swobodny, ten... Tak, no. Trzeci syn. No, Przemek jest perkusista, to jest najstarszy. I ma prywatną szkółkę, bo mieszka w Radomsku, tam sobie postawić dom. Oczywiście studio do tego musiało być. Gdzieś tam 10 uczniów, a gra koncerty z Janiną, grają to takie mają znakomite Tubis Trio. Jest też... A też muzyka jazzowa, czy...? To jest muzyka jazzowa, tylko bardziej taka ilustracyjna, która bardziej do nas dociera. Aha. Ilustracja, przedstawienie czyli nie przez jazz. Czyli nie tylko taki rozrywkowy. Wszystko jest na kanwie jakby jazzu, na motywach jazzu, ale jest to ilustracja, jakby coś pokazuje, tak jak swego czasu no, muzykiem takim określano Stańkę, że Stańko gra, bo miał tam jazz swoje czas. Dla wszystkich. Grał tam swoje czas, miał takie, że grał i free jazz, który był nawet, ja go nie rozumiałem, nie rozumiał tego, ale była taka moda przez 2 lata i wszyscy grali free jazz. Ale Stańko właśnie grał taką muzykę ilustracyjną, to jest na zasadzie tak zwanego puszczania dźwięku, paru dźwięków, które mają coś przekazać, coś tam podkreślić, czy coś, no możemy grać na taką muzykę na wernisażu, czy tam gdzieś. A z tych wszystkich podróży, no bo mówi pan ZSRR, gdzieś tam Włochy, wcześniej statki, cyrki. Cyrki, tak? Z tych wszystkich podróży najfajniejsze miejsca gdzieś, gdzie by chciał pan wrócić? Jeden z piękniejszych to jest Norwegia, bo to jest Norwegia jest przepiękna. Może dlatego, że ja lubię gdzieś tam wędkować trochę. I nawet może nie, żeby te ryby nie brałem, ale siedzieć sobie tak spokojnie. Wierzę na zakończenie, bo z panem Tadeuszem. No, jest pan z tego znany, panie Tadeuszu, że jest pan świetnym gawędziarzem i fantastycznie opowiada pan o swoich pasjach. Wierzę w to, że dzięki takim ludziom, młodzi ludzie uwierzą w to, że warto spełniać marzenia, warto iść za swoimi talentami, darami. Że wierzę w to, że pan Tadeusz jest akurat przykładem tego, że nie pieniądze są w życiu najważniejsze, ale właśnie... Proszę? Pasja. Ale pasja, dokładnie. Pasja, radość życia, radość czerpana w tym wypadku z trąbki, ale czy to będzie trąbka, czy to będzie komputer, to jest wszystko jedno. Ważne, żeby podążać za swoimi pasjami. Żeby robić to, co się robi. Tak jest. I wszystko za tym pójdzie dużo łatwiej. Panie Tadeuszu, ogromna to dla nas przyjemność. Pięknie, dziękuję, że zechciał pan przyjąć. A zaraz po COVID-zie zapraszamy do klubu Nowu. Tak, tak. O, może tak. Co, jak co będzie pierwsze? To na pewno zrobię synowitą płytę, którą nagrał. Proszę. Zapraszamy też, ale my mamy już tutaj miejscóweczkę, prawda? Obiecano. No, oczywiście. Pierwszy rzecz, czy to się nagrało? Bo nie musimy zrobić dubla.
Pięknie dziękujemy, panie Tadeuszu. Naszym Państwa gościem Tadeusz Pacan, najwybitniejszy restaurator wśród trębaczy i najwybitniejszy trębacz wśród restauratorów. Dziękujemy. A kim jest z zawodu kolega? Bo ja muzyk, bym chyba przeszedł. Muzyk, tak? Gra na statkach. No to chyba źle zainwestowałem swój potencjał. A ty grasz na nerwach tak ludziom, że wyobraź sobie, że a się nie spełniasz. No, już żeśmy grali w Teatrze Bolszoj w tym w Moskwie. Nie. Jeden z koncertów, no i tam taka laska jakaś, nie pamiętam skąd ona była, na gitarze grała, śpiewała tak, ale jakoś tak skocznie na tej gitarze, co grałem, to śpiewałem. Myśmy nigdy tekstów nie słuchali, bo co mi to obchodzi, tak. Jakiś ludzki tekst o żołnierskich butach, jak rozwracał gdzieś niemiecka kula. No to był taki wesoły, a myśmy nie grali, bo ona sama sobie akompaniowała. I siedzimy jak te ciule na tych, kurde, wiesz, na podium, nie mamy co robić, nie? Mówi, kurde, tak. Puzonistów dwóch trębaczy w Teatrze Bolszoj mi zatańczyć, kurde, no bez sensu. Mieliśmy smokingi, elegancko byliśmy ubrani. Mówię, to wyskoczymy, zrobimy jezioro, bo będzie, przylecimy tam z tyłu, bo ona siedziała przed nami. Ale w trakcie takiego przed oficjalnego? Próby, tak, pełny teatr ludzi. W czasie występu? W czasie występu, no jak nie zatańczy, co nam zrobią? No i przelecieliśmy tak, wiesz, zatańczyliśmy i z powrotem żeśmy usiedli. Wiesz, no, ci na widowni myśleli, że tak ma być. To jest, wiesz co, pamiętam, raz grałem w Gieble też na jakiejś sali. I grałem w sali, taki ciziu przychodzi do mnie, już starszy gość. I mówi, kurwa, na trąbce gra, na trąbce. No bo tak słucham, mówisz co, ja bym miał zęby, to bym ci pokazał, jak się gra.